Witam serdecznie Filipinę Sykichor. Witamy, witamy i zapraszamy na to, co się dzieje. Piękny mecz siatkówki. Przyjechał tutaj Polak. Skąd przyjechałem? Z Dąbrowy Górniczej. Z Dąbrowy Górniczej. My przyjechaliśmy na taką małą przejażdżkę wieczorem. Skończyłem dwie szkoły sportowe siatkarskie. Jak to zobaczyłem, co się dzieje, to postanowiliśmy to nagrać. Pokażemy wam. Która jest godzina? 10. 10. O 10. Jaką mają tutaj fajną atrakcję? O, i jest muzyka. My friend is trainer or still playing on the volleyball because in my city volleyball is the most important sport. No. I train a long years. I love this sport. Better is beach volleyball because it's more technical. You know, more technical. Zaczynamy. No i poszła piłka w ruch. And you can't using the your on the yeah. Serving. Last one. You can be. Big Johnny. You know rules. Volleyball. Beach. Volleyball beach. Now, on the board. You have a nice cover by football. Again. Volleyball beach having. Recover by Dora. More technical. The small but terrible. Recover by Marchand. Marchand number six. Tak, że wyglądają takie wieczorne po prostu spotkania, imprezki, dookoła jakieś treningi, jakiś po prostu sport, dużo sportu jest. Spytam się ziomusia, czy mu się podoba na Filipinach. Teraz się rozgadał. I tell my friend, I must stay here, I must rozgadał. I love this sport. Tak. Jak ci się podoba na Filipinach? Jest bardzo fajnie, sympatycznie. Przede wszystkim ludzie lokalni są bardzo mili, nieagresywni. To jest najważniejsze. Pomocni. I to jest piękne. Nie to, co w Europie. I co, chciałbyś tu zostać? Tak, chciałbym tu zostać, bo jest sympatyczny. Bo ci lokalni ludzie robią ten klimat właśnie, że nie ma tego stresu, że się boisz, że coś się zrobi. Ale czy spotkałeś się tutaj, ile jest? Trzy tygodnie. Czy spotkałeś się z jakąś agresją? Nie. Właśnie dlatego mówię o tym, że tu jest spokojnie, tu każdy jest szczęśliwy. Nikt nie szuka problemu, a tym bardziej nie szuka, żeby się bić właśnie. To zero agresji. Każdy czasami tutaj... wracasz do domu późno. Tak, nie? Tak. No druga, trzecia, czy tam pierwsza. I spotykam ludzi i oni do mnie wchodzą. Oh, where are you from? You are... I'm so happy for that. Bo w Europie tego nie ma. I w Europie ludzie szukają problemu, a tutaj ludzie szukają kontaktu. I to jest także fajne. Porozmawiamy jeszcze, z wywiad zrobimy z Adrianem na temat... Życia tutaj właśnie. Życia tutaj w restauracji przyjdziemy. Między innymi tak. Ale przyjeżdżaliśmy tutaj i mówię, wow, coś się dzieje, nie? No i ja mówię, ja trenowałem 6 lat w siatkówkę. Skończyłem dwie szkoły sportowe siatkarskie. I ja chcę to widzieć. Jak młode dziewczyny grają, bo to jest piękne, Ja kocham ten sport. No jak młode dziewczyny grają, to ja też lubię. Dobra, żegnam polecam, się z wami. Polecam Filipiny, bo lokalni ludzie naprawdę są mili, sympatyczni. Oni nie szukają problemu, oni szukają po prostu kontaktu, żeby się dowiedzieć, co u ciebie słychać, jak spędzasz czas, po co tu przyjechałeś w ogóle, wiesz, nie? I to jest fajne, a nie problem, no Boże, tak jest w Europie niestety, a tutaj wszyscy tutaj są się chłopak smiling, no look, man, to jest piękne, that's the beautiful. Także spotkamy się jeszcze jutro w restauracji. Na pewno musimy nagrać ten filmik, który już pogadaliśmy wcześniej i ja z chęcią powiem. Europejskie, bo ja też jestem emigrantem, siedzę 6,5 roku siedziałem 6,5 roku w Niemczech, teraz 2 lata w Holandii i mam porównanie, jak wygląda życie w Polsce, w Niemczech, w Holandii i teraz w Filipinach, nie? To w ogóle jest bajka tutaj, nie? To ja tu chcę zostać na zawsze chyba, nie?
Zaszczepiłem go. Tak, on mnie zaszczepił, on mnie zaszczepił. Opowiedział mi historię i ja zacząłem myśleć, mówię, kurczę, no, bezstresowe życie. Bezproblemowe, tak naprawdę. Nie tak jak w Europie właśnie. I to jest bardzo fajne, co mnie urzekło tutaj w tych Filipinach. Naprawdę, no, zapraszam was tu serdecznie, bo tu nie ma problemu. To jest ale tylko to jest szczęście, bardzo mała wyspa, wiesz, ile ludzi chce tu przyjechać? Nie wiem właśnie, dlatego polecam to ludziom. Bardzo dużo. Dobrze, tak, pokażę. Macie teraz takie inside'owe, od prostego człowieka. Przyjechałem, zobaczyłem i ja nie chcę wyjeżdżać. Mamy go. Także pozdrawiasz Polonię? Legię? Legię, nie Polonię. Legia Warsaw. Nie. That's a sign for my club, football club in Poland. Legia Warsaw, that's a sign. Także przekonałem go. Znaczy okay. Sam po prostu zobaczył, jak tu się żyje, bezstresowo i tak dalej. Dobrze, żegnam się z wami. Andrzej, co dalej? Będę jutro wiedział. Trzymajcie się.